Moje ulubione rybki. Tu jest akurat jedna z pierwszych, seria 9, 919. Bardzo fajny kształt. Teraz widziałem to w CV bodajże. Jak kraść, to ładne projekty. Między sobą również Chińczycy potrafią. Tak a propos naśladownictwa różnych kształtów w różnych firmach. A tu wróćmy do kolekcji dziewiąteczki PFE koralik PFB PFE a w nim najnowszy PFB 05. Bardzo ładny nóż w stali 14C28. Tu w moim przypadku jest to G10, ale są też dwa kolory mikarty. Jedna z nich ma również czarną głownię, ale tu akurat zdecydowałem się na G10 w kolorze. I tutaj nie jest to kolor wbrew pozorom biały, tylko to jest kolor kość słoniowa. To jest jakby drugie nacięcie, które tutaj można było zobaczyć. W sensie w takich nożach, bo podobna sprawa była w SRM-ie, który też był na zdjęciach, wyglądał jak biały, a się okazał kość słoniowa. Mi akurat ten kolor nie przeszkadza, jest bardzo fajny. Bardzo miło to wygląda. Do tego jasna głownia. Niektórzy nie lubią czarnej. Ja akurat czekam teraz na wypust tego w kolorach czarnych, ale to troszeczkę jeszcze poczekam. Bardzo ładny nóż. No niestety tutaj śrubeczki są na zewnątrz, nie wewnątrz. Backspacer też G10. Jest odchudzany, ale nie aż tak dużo mu to dało, bo nóż jest bardzo ciężki, duży, bardzo przyjemnie leży w dłoni. No nawet jak ktoś ma naprawdę porządną dłoń, taką na przykład jak kolega Łukasz, to zdecydowanie nie będzie narzekał. Super to leży. Dobre trzymanie. Głęboki klips. Kształt bardzo fajny. Jak widzieliście, trochę się męczyłem z otwieraniem zbroczem, ale to się udaje. Niestety na razie detent jest dosyć ciasny. Dzisiaj dopiero mi przyszedł ten nóż. I pewnie się nie pochwalę, bo jak wiadomo, że jest na wizji. O, właśnie wyszło. Na wizji troszeczkę gorzej to wychodzi zawsze niż w rzeczywistości. Mechanika jest bardzo ładna. To jak mówiłem, dopiero co wyjąłem go z pudełka, więc kliknąłem może 3 razy. Więc nie powiem. Jest bardzo ładna, a jeszcze pewnie się dotrze. Jeszcze pewnie nie będzie problemów z otwieraniem zbroczem, tak jak teraz się męczę, ale grunt, że można to zrobić. Już na pierwszych filmach na YouTubach widziałem, że dosyć ładnie i płynnie to robią inni, więc raczej nie będzie problemu z tym. Co jest fajne, już teraz nikt nie może narzekać, że jest front flipper, bo jest zwykły. O, już zaczyna się dobrze otwierać. Nacięcia do poprawy chwytu. Finger choil jest bardzo mały. Także no, ja bym nie używał go za bardzo. W
Fajne jest to, że jest stal nierdzewna, więc tutaj też ludzie, którzy bardzo narzekali na to, że rybka nie robi nierdzewnej stali, że to wszystko rdzewieje. No fakt, niekiedy się zdarza, szczególnie do dwójka, szczególnie stare do dwójki w rybach, że one potrafiły zardzewieć, dlatego między innymi, no nie, no, głównie lubię dlatego, że są czarne, ale między innymi też cenię sobie czarne noże z czarną głownią, dlatego, bo no, tutaj jest jednak pewne zabezpieczenie. W tym przypadku od razu mamy nierdzewkę, ładnie pracujący nóż. Oczywiście będą się ludzie czepiać, że z zamachem takim, że on potrafi, powinien sam się otworzyć, ale to jest nówka, sztuka nieśmigany, więc wyjęte, położone, więc trochę nie trzeba się dziwić, że otwieranie zbroczem mu tak nie wychodzi. Jak widać, flipper działa perfekcyjnie, jeżeli chodzi o składanie też niczego sobie. A, zbrocze się nauczy. O, już zaczyna chodzić tak, jak chodzić powinno. Także podejrzewam, że parę razy jeszcze poklikam i będzie działało idealnie, co zresztą widać. Może za płytko, chyba tak, może za płytko próbowałem otworzyć, czyli z tego miejsca, powinno się bardziej z tego. I to troszeczkę lepiej działa. Jeżeli chodzi o porównania, no jest do czego porównać. To jest ich poprzedni produkt. Jak widać, ten był biały, ten nie jest zbyt biały. No jest mniejszy, cieńszy, chudszy. To jest ich jeszcze poprzedni produkt. Też jest mniejszy. To sporo. Tutaj Loco jest zawsze dosyć dużym nożem był, jest, ale też jest odrobinę mniejszy i węższy. No i jego, ich sztandarowy produkt, czyli Beluga. I okazuje się, że Beluga jest bardziej obła, także trzyma się też dobrze, ale Beluga jest dużo, dużo mniejsza. Może dotąd. O, pokażę tu. Beluga jest zdecydowanie mniejszym nożem. Bardzo zdecydowanie. No to widać, że one są. Duża różnica jest pomiędzy nimi. Belugę również można otwierać zbroczem, zresztą ja nawet front flipperem praktycznie nie otwieram belugi, tylko zbroczem. Ale tu widać, że ten nóż jest naprawdę porządny, naprawdę duży, naprawdę ciężki i podejrzewam, że do ciężkich prac będzie idealny, szczególnie zważywszy na stal, która jednak jest, jak każda stal, nie do końca nierdzewna, ale w miarę nierdzewna. Także ja jestem akurat tym nożem może nie zachwycony, ale jestem pod wrażeniem. Bardzo ładny nóż. Czekam teraz na wersję czarno-czarną, ale nie wiem, czy tej się pozbędę. Zawsze to jest jakaś odmiana, jeżeli chodzi o kolor. Pozdrawiam.